tym, co zauważam w moich tutaj socialach, po tym, o co pytacie, to bardzo często niestety ludzie skupiają się wciąż na tym, że próbują zmienić rzeczywistość wokół siebie, próbują zmienić ludzi wokół siebie, a nie potrafią zmienić samych siebie. I to jest jakby kluczowy Lepiej być samej czy w związku? Właśnie wrzuciłam chwilę temu TikToka na ten temat. Ja uważam, że to zależy od Ciebie. To jest bardzo indywidualna kwestia. Można być bardzo nieszczęśliwym w związku i można być bardzo nieszczęśliwym będąc samemu, będąc singlem. I w zasadzie to jest taka mantra u większości ludzi, czyli single narzekają na to, że są sami i chcieliby być w związku, a osoby w związku narzekają na to, że jest im ciężko w związku i woleliby być sami. I to jest jakby znowu potwierdzenie tej zasady, tej reguły, że my niestety nie potrafimy cieszyć się chwilą obecną, my nie potrafimy czerpać z życia garściami w momencie, w jakim się znajdujemy, tylko po prostu niestety działamy na automacie i cały czas żyjemy w jakichś wyimaginowanych wizjach przyszłości, uzależniania poczucia szczęścia od jakichś tam spełnionych warunków i wydaje nam się, że jak coś tam zostanie spełnione, to wtedy będziemy się dobrze czuli. A to jest tak naprawdę guzik, prawda, bo to jest taka, że tak powiem, never ending story, studnia bez dna. Co by się nie działo, zawsze znajdziecie coś, co spowoduje, że będziecie się czuli źle, nieszczęśliwi, bo, uwaga, kwintesencja, jakby rozwiązanie tego całego problemu, te wszystkie problemy, jakie czujecie w swoim życiu, ze swoimi partnerami, czy z tym, że jesteście sami, one nie biorą się tak naprawdę z waszego partnera, czy jakby z waszej sytuacji życiowej, tylko biorą się z waszego środka, czyli z tego, w jaki sposób wy interpretujecie to, co się dzieje. Bo są ludzie, i wiem, mam na to wiadomości prywatne na Instagramie, na TikToku, nawet na Facebooku, od ludzi, którzy mi piszą, że są w trakcie na przykład rozwodu albo rozstają się z miłością swojego życia i jest to najpiękniejszy czas w ich życiu, bo dzięki temu, co przeczytali na przykład w jednej czy w drugiej książce, otwarły im się oczy na pewne inne aspekty życia. I to jest fajna sprawa, że nie chodzi o to, że szczęśliwy mogę być tylko, kiedy zostaną spełnione jakieś tam warunki, bo to tak nie działa. Chodzi o to, że ja nauczyłam się, czego w swoim życiu nie robić, albo w jakie pułapki nie wpadać i dzięki czemu jestem w stanie czuć spokój, jestem w stanie czuć radość w większości mojego życia. O to chodzi, nie? To wszystko, co ja tutaj Wam tłumaczę, w ogóle jakby nie tyczy się tego, że ktoś kogoś zmieni, w sensie wy kogoś zmienicie. Albo, że nie wiem, często słyszę coś takiego, że ja bym się chciała przeprowadzić, to bym była szczęśliwa. Mieszkając na Bali byłabym szczęśliwa na przykład, nie? Albo, nie wiem, mieszkając w jakimś kraju, no to znowu jest taki mit totalny, pić na wodę fotomontaż, bo jeżeli wewnątrz sam ze sobą, czy sama ze sobą czujesz się źle, to niezależnie od tego, z kim będziesz w związku, gdzie będziesz mieszkać, w Indonezji, nie wiem, na Islandii, na Bora Bora, wszędzie będą te same problemy. Rozumiecie? To jest naprawdę niekończąca się historia. Trzeba zacząć pracować nad sobą. Trzeba przede wszystkim zrozumieć siebie, a w ogóle w pierwszym momencie to trzeba zaobserwować w ogóle te wszystkie akcje w swojej głowie. Trzeba zauważyć to wszystko, co się dzieje w nas nieświadomie, bo to nam się wydaje, że wszystko, co się dzieje w nas, się odbywa świadomie. Ale to jest totalnie nieświadomie, totalnie automatycznie, nawykowo. To, w jaki sposób my postrzegamy ludzi, ich oceniamy, interpretujemy, jak my interpretujemy sytuację, że wpadamy w jakieś koło stresogenne, to wszystko jest czynnikiem nawyków, tak? Czynnikiem. To wszystko powstaje za pośrednictwem nawyków, jakie mamy wgrane. I my już nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że moglibyśmy się w tym momencie w ogóle nie denerwować, w ogóle nie wkurzać. Ale przez to, że mamy nawykowo wgrane, że tutaj trzeba się podpiąć, bo na przykład, nie wiem, bo ta osoba przez to, że klaksonem na mnie w tym momencie titnęła, to nie ma do mnie szacunku, bo facet, a ja jestem baba i dlatego titnął i nie ma szacunku i jedziemy z tym koksem, nie? Zobaczcie, jaka ciekawa interpretacja. Także ja, jak zaczęłam łapać się na tym, jak to fajnie mówi mój przyjaciel Dawid Piątkowski, jak zaczęłam mieć to takie aha, że to po prostu można zacząć w sobie obserwować, że
Kto w tym momencie podejmuje za mnie tą decyzję, że ja na przykład zaczynam krzyczeć? Albo kto podejmuje za mnie tą decyzję, że ja się zaczynam denerwować? Albo kto podejmuje za mnie decyzję, że ja czuję się rozczarowana? Z jakiej paki ja się czuję rozczarowana, nie? Dlaczego tak się dzieje? O co mi chodzi? Jak zaczęłam siebie pytać o pewne sprawy, to nagle zauważyłam, jak masę bezsensu we mnie jest. Bez sensu na zasadzie, że w sumie ja nie chcę się tak czuć. Dlaczego ja się tak automatycznie czuję, nie? Że ja nie chcę się czuć upokarzana każdą rozmową, na przykład z kimś tam. Ja nie chcę się czuć, nie wiem, zdradzana przez swoich przyjaciół. Ja nie chcę się... I wiecie, i to są takie rzeczy, że wystarczy, że zaczniecie siebie obserwować. Nie chodzi o to, że przestaniecie nagle, załóżmy tam, wybuchać emocjami, się kłócić z partnerem, czy z partnerką związkową, czy wiecie, w ogóle reagować w jakiś sposób na świat. Nie. Pierwszy moment jest taki, że na przykład chwilę po tym, jak się to wydarza, wy to w ogóle zauważacie, że okej, wybuchłam. Co teraz się wydarzyło w tym momencie? Dlaczego mi tak ciśnienie wybiło? Dlaczego mi korki wywaliło? Czy szambo wybiło, tak fajnie się mówi, nie? Skąd to się wzięło? O co mi chodzi? I zaczynamy szukać przyczyny. Na przykład przyczyna jest w tym, że w sumie ta osoba mnie tak nie zdenerwowała, ale ogólnie teraz w moim życiu jest ciężko, bo ogólnie permanentnie jestem zmęczona, bo chyba na urlopie byłam na przykład rok temu, bo walczę o coś, o awans, o premię. I wiecie, i zaczynając tak grzebać, nagle się doszukujemy bardzo ciekawych odpowiedzi, które są de facto bardzo proste. Bo my trochę jesteśmy jak małe dzieci, nie? Jak jesteśmy wyspani na jedzeni, to trochę lepiej funkcjonujemy. Jesteśmy bardziej, większą kwintesencją radości istnienia, niż jak jesteśmy wykańczeni, wymęczeni, rozdrażnieni, jemy syf i jesteśmy niewyspani. Także uwierzcie mi, pierwszy krok dla wszystkich osób, które tutaj teraz mnie oglądają, dla wszystkich osób, które mają takie poczucie, że ich życie nie do końca zmierza w tym kierunku, w jakim by chcieli, żeby zmierzało, to przede wszystkim zacznijcie się obserwować, nie kontrolować. To nie chodzi o kontrolę, to jest trochę złe słowo moim zdaniem. Chodzi o to, by zacząć się obserwować, następnie zadawać sobie pytania, a potem powolutku, w efekcie ubocznym, zaczniecie te wszystkie swoje dziwne akcje, jakie dostrzegacie, w sobie regulować, bo zaczniecie rozumieć ich przyczyny. I teraz, co jest całym takim kluczem do tego wszystkiego, game changer, który powoduje, że ja mówię do Was i Wy bardzo często mnie pytacie, skąd Ty tyle wiesz, nie? Z książek, okej. Okay. Ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, bo jak przerobisz takie rzeczy na sobie, jak te wszystkie takie smaczki, w cudzysłowie oczywiście, słodko-gorzkie w sobie przepracujesz, to patrząc na drugą osobę, która ma jakiegoś typu problemy, dywagacje życiowe do Ciebie czy do czegokolwiek związanego z Tobą i Ciebie to w jakiś sposób tam dotyczy, pośrednio czy bezpośrednio, to Ty po prostu tą osobę rozumiesz. To jest do tego stopnia proste, że ja teraz już coraz częściej, kiedyś to dla mnie było, słuchajcie, bardzo nielogiczne, ta fraza taka słynna, nie, że dostrzegaj w drugiej osobie samego siebie, wszyscy jesteśmy jednością. Ja nie do końca rozumiałam w ogóle, o co chodzi w tych wszystkich frazesach. Natomiast na dzień dzisiejszy już jest trochę tak, że jakby zaczynam widzieć w ludziach siebie, ale nie na zasadzie, że oni wszyscy są mną, tylko chodzi o to, że zaczynam dostrzegać jakby podobne algorytmy. Czyli ja też taka byłam, ja też miewałam takie problemy, ja też miałam takie nastawienie, ja też stawałam okoniem w takich sytuacjach. I to dla mnie jest tak naprawdę zrozumienie. To jest fajne zrozumienie tego, jak to wszystko funkcjonuje. A w momencie, kiedy zaczynacie to rozumieć, to siłą rzeczy wiedza, zrozumienie, możemy powiedzieć, nawet nie wiedza, zrozumienie powoduje, że macie taki bufor przestrzeni, nie? Czyli to jest trochę jak z małymi dziećmi. Jak rozumiemy, że ono płacze w momencie, kiedy albo ma nawalone w pieluchę, albo jest głodne, albo jest niewyspane. Nie mówimy o niemowlęciu, on się nie komunikuje z nami słowami. I teraz jak my wiemy, że te trzy rzeczy powodują, że ono płacze, to jak niemowlę ryczy, to my nie robimy z tego powodu dramatu. Nie? My się po prostu jakby mentalnie mamy tą przestrzeń, że aha, rozumiemy, że są te trzy czynniki. Jeden z nich będzie spełniony, trafimy w bramkę numer jeden, bramkę numer dwa, czy bramkę numer trzy i Zygmunt Heiser nam powie, co? Albo nam powie ząk, nie? I kolejna szansa. Albo nam powie wygrana. I przez to jakby się nie spinamy do tego, że niemowlęta ryczą. Nie? Mamy tą przestrzeń, ten dystans, bo jest zrozumienie. I teraz tak samo, jeden do jeden działa to w relacjach z ludźmi, kiedy Wy sobie wewnętrznie poukładacie, dlaczego Wami tak wiele rzeczy na chwilę obecną szasta i dlaczego tak mało macie wpływu na samych siebie. Także strasznie istotne jest, to jeszcze raz podkreślam,
żeby zacząć się obserwować. Po prostu się obserwować. Nie wiem, sobie zapisywać na kartce, jak coś ciekawego do Was dojdzie, tak? I potem na podstawie tego dopiero wysnuwać jakieś wnioski, ewentualnie jakieś pytania. A niestety, co ja zauważam bardzo często, że Wy chcecie na siłę zmieniać swojego partnera. Zmieniać, w sensie nie zmienić na innego, tylko on powinien być innym człowiekiem. Czyli jakby w tym ciele, w tym mózgu, w tych doświadczeniach, jakie ma, najlepiej gdyby on się stał totalnie inny. Nie? No to tak nie działa. To w ogóle tak nie działa, bo my nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo poza samymi sobą. Ja bym nie powiedziała, że my się zmieniamy. My się kształtujemy. My się ciosamy, kształtujemy. My dzięki temu wzrastamy. I jeszcze raz mówię, zrozumienie powoduje, że zupełnie inaczej zaczynacie patrzeć na swojego partnera. Macie zupełnie inny poziom zrozumienia sytuacji, z jakimi on się mierzy, zupełnie inny ton reakcji na problemy, jakich doświadczacie. W ogóle połowy problemów de facto nie ma.